Witam moi drodzy. W dniu dzisiejszym postanowiliśmy odwiedzić obiekt Repsteina, którym już byliśmy parę lat temu. Zobaczcie tutaj, jak to fajnie będzie wyglądało. Po prawej stronie to jest jedno z wejść. Po prawej stronie mamy tutaj wartownię. Podejdźmy bliżej. Obiekt jest wykuty w skale piaskowej, piaskowcu tak zwanym. I myślę, że warto zobaczyć, co tam ciekawego nas w środku spotka. Także widzimy się za chwilę w środku. Do zobaczenia. No i dobra. Idziemy. Idziemy prosto. Zobacz teraz, Paweł, jakie tutaj przewyższenie. Wybetonowane. Ten taki czysty obiekt, nie? O nie, tu samoloty. Część. Tak powinno wyglądać Liza. Zamazali napis. Co po imię? 1940 coś tam. Ale to trzymać? No i teraz na. Tu jakbyśmy sobie poszli. To jest, wchodzimy do tamtego pierwszego wejścia. Tak. Teraz sobie idziemy tam. Pięknie to wygląda. W pełni wykończone. Zobacz, oprawki jeszcze, jakie tutaj oświetlenie się zostało, nie? Cała linia energetyczna. To sobie zostawimy może na później, tamtą część. Tutaj najdalszy odcinek i tutaj sobie teraz skręcimy kawałku w prawą stronę. Dnia powietrzająca. A tutaj nie jest to tak zabezpieczone jak tam czatką, widzisz? Tylko pomalowane. A ty, ale co to jest? Puzzle. Ale fajna się strukturka zrobiła. Tu się wstypie trochę lampy, wszystko jest widać. Coś tam się przebija na drugą stronę, widziałeś? Wszędzie są wstypie. A co, górą powietrze? O, i co, tutaj jakby zakończyli klasę i zamurowali, no nie? Co? To było to czy nie? No było, chodź zobacz sobie co chodzi. I teraz mi powiedz Pawełku, czy uważasz, że to jest niedokończony chodnik? Nie? Może w dół iść, nie? To jest jakiś tam dalszy piaskowiec, tu widać jak się sypie, nie? U niej jest zabezpieczony. Pojazd?
i łazi. Nie, to tylko tak jestem, zaraz będziemy wchodzić w te mocne wszystkie. Ale żeś buty wziął. A jak wzmocnili od razu. To dawajcie, idziemy dalej. Pięknie zrobione, zawsze są te same, takie same łuki, nie? Jak na tym. Na bodażu. Co tak zabezpieczyli? Co tam było? No, ale zabezpieczyli. Żeby nie włazić, co? Dało się otworzyć kratkę. A to nie była ta kratka, to inna. Nie, oni to zabezpieczają, tam to jest piaskowcu. Ale jeszcze fajnie będzie. Tak, tam byliśmy, ale tu będą inne wejścia. Tu będą inne wejścia do tego systemu. Tutaj będzie ta rozprawa, która widzi. Tak. O ile tego wszystkiego nie poodcinali. Tutaj ta kratka jeszcze teraz powinna być. Kompleks wygląda nieźle. Co? Nieźle to wygląda w ogóle. Tu będzie ta krata. Otwarta? Czy to jest zabezpieczone? O, tu otwarte. I do was teraz patrzę. Tu jest zamurowane było, nie? No, dawaj. Co tam dalej tu idzie? No. I teraz tak. To, co żeśmy przedtem rozmawiali, no nie? Skąd wiemy, bo teraz chodzimy po stolni. Tak jak chodzimy u nas na Lidze, no nie? Zobacz. Tak czy nie? No. A za ścianą betonową? Kompleks. Zobacz. Surowy stan. Niepotrzebny. Nie? Tak. Czyli wejście takie jakby z drugiej strony góry normalne. Tak. A my szukamy, wchodzimy, myślimy, że kompleks są z tej, a on robi zupełnie z innej strony, tak? Tutaj widać jest, albo się zawaliło, albo posypało, ale idziemy w tą stronę. Nie? To do pola podobne trochę. Do czego? Do pola. No bo to takie jasne, bo to piaskowiec, nie? Zobacz jaki fajny żółciak leży pod spodem. Żyła, płynie. No. Piasek. No i co, idziemy do tamtego zawalonego miejsca chyba. Wiesz o co chodzi? Z drugiej strony. Tak. Też następna komora. Tylko komora, ale nie, to nie skoń. Nie wiem, czy oni tutaj to. Nie, to mówię ci, że wygląda na pomieszczenia techniczne. To jakiś przeciek wody, prawda? No i tak, zobacz. To będzie to miejsce, co by było zawalone. Co nie mogliśmy wejść, idziemy w tą stronę. Zobacz co się dzieje. Niech mi powie tylko ktoś. No co, wątpię, żeby oni tutaj tego nie dokończyli. Tam jest jakieś zawalisko. Nie wiem, czy się tam chomik i chodnik zawalił. Ale zobacz, jak już od razu robili obrys jak. Łuk od razu. Nie wiem, czy to tym chodnikiem dojdziemy, czy tam dalej będą te wejścia. Po tym. Wiadomo, tu było budowy nie dawali, to też ten chodnik był też taki samo wysoki, nie? Tak, i tutaj jest to miejsce właśnie. Moim zdaniem to, żeśmy już przeszli teraz właśnie w tym momencie na drugą stronę góry i tu było, tu jest gdzieś zasypane wejście z drugiej strony góry.
Zobacz. Rozumiesz? No, podsypany. I było zasypane z drugiej strony. To samo na widzę może być. No. Taka sytuacja. Chodź, to jest jema. No. Czyli ci badacze, co mówili, to wiesz. No, też pojeździli po świecie, widzieli, co się dzieje. No tak, jak no. To jest robione. Ja to trzy... wysali tego z palca. No. Ja od 3 lat o tym mówię. Więc ja mówię, olbrzym, to może tak być, że tam kubatury są, kurde. Tylko widzisz, to jest sucho, tak? A tam jest wody pełno. No i pytanie... Ale może, ale celowo może jest to zrobione, to już jest wykończony kompleks, tak? I nie był maskowany, tak? Żeby wody napuścić. Tak. Pewnie na odwodnienie tutaj też jakieś jest, widziałeś kanały. Zresztą chodziliśmy po tamtym kompleksie, też był suchy. Ha, nie? No tak, no, czyli w takim wypadku co? Że wody jest, to żeby każdy myślał celowo, że aha, tu woda... Celowo, czyli chodź, zacznijmy. Nic nie mogło być. Tak? No. Puszczone gdzieś tam, wiesz o co chodzi. O, patrzcie, torowisko. W tamtym kierunku. Czyli oni to, ty, to jest tak, jakby oni to na początku mieli. I początek zawsze zostawiali nieruszali, nie? Tu się obwaliło. Nie wiem, czy tam dalej jest przejście, czy nie ma. Ja sprawdzę. Nie. Pewnie zasypany. Czyli co, Paweł, no to tak jakby żeśmy gadali, to jest surowy stan, to mogą być chodniki techniczne, które były wykorzystywane do zrobienia właściwego kompleksu. No początek może być. Tak, żeby tak jak tu tory, widzimy na lidze też jakieś... Żeby prawdziwy początek wyglądał na początek. Tak. I później zostawiamy. Idziemy dalej, pięknie zachowana instalacja. U nas by to raczej nie przeszło. A ile byś tu dawał metrów? Ile byś tu dawał metrów? Tutaj? No. No z 8. I to jest ta ściana, która jest tutaj zamurowana. Na komercyjny, tak? Nie. To komercyjny jest zupełnie jakby innym obiektem. Nie połączony z tym. Tak. Ale zaraz spokojnie przejdziemy za tą ścianę. Jest, tu się bawili jacyś ludzie, robią jakieś dziwne rzeczy, rysunki. Tak jak widziałeś tamte oznaczenie żółte, co w tamtym chodniku. Co było na betonie, nie? Taki znaczek. No ja bym powiedział, że chyba z 10. Nie? Do góry. Do góry, też nie doszli. Ale jeszcze się wrócimy. Bo wszystkiego nie obeszliśmy. Wejście. A my idziemy tu, proszę. Nie. A ten kanał widzisz tutaj? Ten już jest mniejszy, nie? A tutaj byliśmy przez tu z drugiej strony tej ściany, no nie? Dobrze, że jakieś zostały się tam. Co nie wiem, to od powietrza? No. No i teraz kolejny dowód na to, potwierdzający naszą tezę. Ładnie. Łup! I teraz patrz, chodź Paweł, podejdźmy tutaj od razu do lewej strony maksymalnie. Coś ci pokażę, no nie? Pamiętasz? Jak żeśmy podchodzili od drugiej strony, od winkla do tamtego chodnika. Z drugiej strony góry, no nie? To będzie ten chodnik.
I co tam wchodziłeś? Nie było tak rozkopane, ale... No ja to się tam nie przeczołgał. Ale ile betonu wygrane jest człowiek. To siadło było z metr. No. Do tego jeszcze skały stały ze 3 metry. Nie było przybicie. No. Tu Robert chciał to przechodzić, ale nie dał rady. To za bardzo posypane jest, no. Jakby odkopał, bo to w tym. Lejaj zrobili. 45, tam też był taki duży 45, wiesz, ale zamazali. Very watch out. O, tu jakieś stanowisko sobie robili, no nie wiem. I tam a widziałeś jakieś rozwidlenie kiedyś, kurwa? Takie wielkie skrzyżowanie, że tu się nic nie rynsnęło. Nie, na Jaworniku coś takiego jest podobnego. No ale rozejście. To jest zawalone, zerwane. No. To też może być tak, że jest to betonem zakryte, wiesz o co chodzi. No. No i zobacz, chodzimy znowu po szczelniach. Obok. No. Obiektu. Obok. A obok idzie no tak, który był zbetonowany. Tak. Tylko ciekawe, jak jest grubość ściany. A, dużo jest. I zaraz ci pokażę, jaka jest grubość ściany. 11, ile tam było, którego pokażę, z 11 metrów? No. Zaraz ci coś pokażę. Wejdziemy w taki zakątek i będzie nadlane akurat zamknięcie do obiektu, ile, jaką ścianę oni tu wylewali, żeby, że tak powiem, powstrzymać kogoś, żeby jak natknie się na jakąś betonową ścianę, żeby nie wchodzić, to będzie tutaj. Chyba tak. Zobacz. No tak, ale to już, no to już jest ta noga prowadząca do właściwego wynika, tak? Tak. Czyli tyle metrów skały może ale... iść koniec złożyć. No, ale teraz patrz, Paweł. Zajdź sobie tu na górę. Zajdź sobie na górę i zobacz, ile betonu jest wylane tutaj. Nie wiem. Żeby zamknąć chorobę. No, weź sobie na kamień stań. No. No i napotykasz taką ścianę. Nie ma szans. No. Przewierci się. Ile byś dawał tutaj? Z półtorej metra? No tak, ale jest jeszcze o tyle metrów ściany skalnej. No. To jest nie do wykrycia. To tak wszystko jakby ręcznie wszystko było napierdzielone. Nie? Sprytnie to zrobione jest, no. To teraz fizycznie na takim obiekcie, do której można uwierzyć, to tak o. To. Dlatego mówię. I tu będzie już chyba zawalisko. To kiedyś było chyba, tu dochodziliśmy jeszcze, był kawałek dostępny. Ale nie, tu też było wejście już na ten. Zabetonowali, zobacz. Kolejne boczne przejście. No i... Wzięłaś telefon, kochanie? Nie. Nie brałaś? No nie, bo tylko wchodziłeś, nie mogłam znaleźć. Dałem ci do ręki. Właśnie nie. O, patrzcie tutaj, chciałem, żeby zdjęcia to porobić. A co tutaj? Instalacje jakoś próbowali robić? Czy co? Nie, tak. Ale taki chodnik szeroki w ogóle i wysoki tutaj. Nie? I odbijamy w prawą stronę. I left. O, tutaj dosyć niebezpiecznie. No, może się odsunąć. Niebezpiecznie też, co? No. Ale przodek obwiercony. Jakby mieli dalej tutaj robić, nie? Dobra. Wiesz, jakby wszystko pewnie ukończyli, to by i to zagospodarowali jakoś, nie? To jest techniczne? Jakby dalej się dla nich wydało, wiesz, trzymać się, że tak powiem, władzy i tak dalej, no.
Wszystko by było zagospodarowane, więc tak bym się farmę zacząć. Czyli zakładali po prostu, że mogą przegrać wojnę. No tak, inaczej by nie robili takich zabezpieczeń. No mówię, no to tak samo sobie schodzimy po stroniach na temat, to po prostu, ja jestem tego pewien. Czyli gdzieś tam z tym za plecami, kurwa, jest, wiesz, właściwy kompleks, nie? Grzebali nawet coś tu widzę. No bo jasno takie, nie? Tam jeszcze będzie taka, jak wyjdziemy, to tutaj, tak po cichu. Kupiłki zajrzę, to nic nie zobaczę. Nie zobaczę nic z zewnątrz, chyba że ktoś zajrzy. Nosują tu nawet liczby. Zmiana klimatu. No to jakby warkownia. Tak, coś tu. No, warkownia to właśnie. No, moim zdaniem to są takie łuki. Tak. Takie, z dwóch części. Jakby jak leżały na podażu. I tak może wyglądać lidze, żeby go pewnie. I tak lidze może wyglądać ten. No. A strachu mógł tak wyglądać. A na tym mogą być skały. No. Wyglądy pod ta. Skała, kota i tak dalej. To tak może być nierozumie. No tak, to jest takie wyskutkowe. No na stolni chyba tam numer 7 przecież jest ubudowa łukowa. I kawałek i dalej jest zawalony i nie odkopują tego. Ale jeszcze tam przejdziemy te poczne chodniki, bo żeśmy nie przeszli wszystkie. O, no ile byś tu dawał? A ja myślę, że może coś tu złożyć, wiesz. Jakaś suwnica, coś. Nie? Robili to samo. No to maszyny są najgorsze. Szyb, żeby jakieś maszyny ciężkie spuszczyć. No. Ole, ile zobacz, ile to. Chodźcie, tu jeszcze przyjdziemy. Tymi chodnikami, bo żeśmy dookoła obeszli. Ale minęliśmy tam te chodniki. No wyszliśmy stąd i poszliśmy tu. A jeszcze tu nie byliśmy. No tu nie byliśmy. Po rusku, no. Ja tam widziałem te napisy jeszcze. 1971. Ryuchi. A tu jeszcze gdzieś o Stalinie było napisane na ścianie. Co? Tu jeszcze było o Stalinie gdzieś napisane, może chyba zamazali. Pamiętam. No później. Kto później trzymał czeki? Czyli Ruskie myśli, że w tych uchwałach to nic nie zmieniali? To zostaje jak na zdanie, to zostaje tego Stalin? Tak się zdaje, nie? Bardzo możliwe. Ale tamto puszkę, co było na lewo, to było radzieckie. Widziałeś się? No, może też coś. Napis taki cywilny. No zobacz, jaki chodniczek. Kurwa, przecież do ciężaróweczki wszystko. No ale tam upartego to pociąg sobie jechał. No jakieś tam
My żeśmy tutaj z tego przechodzili, z tamtego chodnika i tu jest tamten i było do wejścia, bo z tego przyszliśmy i poszliśmy tutaj prosto, no. I tu w zasadzie jeszcze jeden taki pomocnik się został. To jest właśnie ten